innym efektem internetu jest inflacja niezbyt dobrych informacji, ale tutaj, mimo że jest to wyzwanie dla agencji, to uważam, że jest to także dla nas pewna szansa. Dlatego przez jakiś czas wydawało się, że agencje staną się niepotrzebne, że informacji jest tyle w internecie, że za darmo można ją znaleźć, opublikować i można nie płacić abonamentu wielkim agencjom czy mniejszym agencjom narodowym. No ale szybko się okazało, że jakość tej informacji jest bardzo niepewna i poważne media, jak i klienci, którzy nie są mediami, ale potrzebują dobrej informacji, wrócili do agencji. Co prawda chcą nam płacić mniej, ponieważ właśnie w internecie wszystko było tanie, ale jednak potrzebują tego potwierdzenia z naszej strony, że dana informacja była sprawdzona przez poważnych, zawodowych dziennikarzy wedle ściśle określonych reguł i w związku z tym można się na niej oprzeć. I to jest oczywiście ważne nie tylko dla mediów, chodzi dla nich, ale także dla biznesu, dlatego że na niektórych informacjach opierają się bardzo poważne decyzje biznesowe i można tutaj stracić lub wygrać wedle tego, na kim się opieramy, żeby te informacje posiąść.